Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie. Dawno tego typu challenge'u nie było. Od 30 zł dzisiaj do kosy oczywiście na CSGO skinsie. No mam nadzieję, że tutaj w końcu uda mi się sukces, że tak powiem, sprzed jakiegoś czasu powtórzyć, bo no udało mi się jakiś czas temu od jakiejś mniejszej sumki kosę zrobić. Mam nadzieję, że dzisiaj też no szczęście się do mnie uśmiechnie. Oczywiście przypominam ci o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem. Komentarzyk oczywiście napisz na Discorda dążę i oczywiście użyj kodu CROXY na CSGO skinsie. Jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, to logujesz się wtedy z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny zielony plusik, no i oczywiście tutaj chodzi CROXY przez 2x sobie wpisujesz 10% więcej. Oczywiście otrzymujesz do każdej wpłaty. No i skrzyniczka na start za free, minimary to oczywiście skorzystać, a my zobaczmy jak tutaj ta skrzynka ostatnia nam zarzuci. No chyba to powinno być nasze. Ojej, no jednak nie. No tutaj kto by się spodziewał, że Galilex będzie droższy od mojego fioletowego UMP. No ale dobra, no nie zawsze można wygrywać. 22 zł. Tyle mi zostało. No trzeba tutaj ewidentnie troszkę przystopować i te najtańsze skrzynki na CSGO skinsie w sztukach 4 na tą bitwę po prostu wrzucić. 5-0-4. Tyle kosztuje oczywiście ta bitwa. No i zobaczmy jak nam tutaj pójdzie. Pierwsze otwarcie. Jakieś MP7 tutaj. 29 groszy. No nie jest to skin, po który przyszliśmy, tak? W ogóle jaki jest najdroższy item? Ej, czekaj, Glocka łasicę dostałem, a to jest tylko złoty 68. No dobra, trochę się podjarałem za wcześnie, bo spodziewałem się, no, że troszkę droższy będzie ten item. No i ostatnia strzelnia będzie decydować, czy ten MP7. Przegraliśmy stary o 9 groszy. No jak tutaj stary funkcjonować? Jak kolejną bitwę dostaję na dziurę, no teraz no różnica 9 groszy, to nie wiem, no to chyba, żeby mnie dobić, coś mi się tak wydaje, ta różnica. Zobaczmy, 3 skrzynki teraz, indirect, druga najtańsza skrzynka, taką skrzynkę oczywiście z kodem CROXY możesz sobie otworzyć. No tak, Bizon, że ja powinienem underdoga grać na tych bitwach, czekaj, bo tutaj scout, no czy to będzie bitwa w końcu wygrana, zaraz się przekonamy. Ostatnia skrzynia. I? No powiem tak, no 12,60, no to ewidentnie chyba wracamy na właściwe tory, coś mi się wydaje. Może skrzynia Ember Case 6,30, no to jest troszkę większy wydatek, no ale zobaczmy, może akurat ta skrzynka zaproponuje mi coś, co tutaj może kosztować sporo. No powiem tak, no myślałem, że będzie losowanko, no ale na szczęście tutaj w lepszym stanie dostaliśmy to pinanie. No wydawało mi się, że to identyczny stan, wyglądało to po prostu identycznie te dwa skiny. No ale dobra, mamy to Chocolate Case, może teraz oczywiście tańsze skrzynki, no to jest właśnie ten moment, gdzie mogę sobie po prostu te tańsze skrzynki powrzucać i potestować, bo no zazwyczaj jak mam większy budżet, no to no nie chcę się bawić tańsze skrzynki, tak? 3,57, no tutaj no dziwo wygraliśmy bitwę, no ale słabiutko, tak? Słabiutko, wyszliśmy na minus, mamy jeszcze, halo, czy bitwę nie mogę zrobić? Dobra, jednak mogę, mamy jeszcze, no coś tam mamy, Ultra Case, dobra, zmieszajmy ją z tą skrzynką medium i zobaczmy jak nam pójdzie tutaj. Generalnie przed moją karierą skrzynkową to jest skrzynka, którą bardzo lubiłem otwierać i zawsze polowałem na tego Good Knife'a właśnie Slaughter. Pamiętam, że on dalej jest w tej skrzyni, był i dalej jest, więc zobaczmy, czy tutaj coś się ciekawego wydarzy. No niestety ten scout, no słabiutko niestety dla nas dało. Tutaj SG, no bitwa znowu niestety na dziurę. Mamy tutaj jakiegoś wariata, sobie dołączymy 3,36, no jak tej bitwy nie wygramy, zostanie 12 zł zaledwie. No zobaczmy, liczymy oczywiście, że ta skrzynia, no ta, którą możemy otworzyć za darmo z kodem CROXY, coś sypnie. Mamy Bizona, no to chyba będzie bitwa dla nas, prawda? No mamy to, jakbym przegrał, to nie wiem, chyba straciłbym wiarę. Oczywiście przypominam też, że osoby, które z kodem CROXY wpłacają, mają szansę wygrać te piękne skiny. Wpłacasz 4 dyszki, masz szansę wygrać każdego z tych skinów. No ale tutaj oczywiście, jak 2 dyszki wpłacisz, no to na przykład możesz taką AWP-kę wygrać. No tutaj na przykład 3 dyszki, taki USP. Tutaj oczywiście glovesy i wiele więcej skinów oczywiście dla osób wpłacających. No jak ci się uda wygrać, to instant po wpłacie dostajesz powiadomienie z takim prezentem, co oczywiście oznacza, że udało ci się wygrać. Coś czuję, że trzeba podkręcić tutaj tempo, jeśli chcemy do tej bitwy, do tego odcinka jakkolwiek wrócić. Bitwa Underdog, niestety mi przynajmniej 13 groszy. On w ogóle dołączył do tej środkowej bitwy pierw, ale potem zmienił stronę i chyba mu się to opłaci, bo on tutaj te itemy jego najtańsze póki co. No i no właśnie, no opłacało mu się zmienić tą stronę, ale
Dostałem chociaż tokeny tutaj. Chyba na pocieszenie po ilości bitew, jaką dzisiaj przegrałem. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Po raz kolejny bitwa na 3 osoby, również bitwa Underdog. No i zobaczmy, czy tutaj się wydarzy coś dla nas pozytywnego w końcu. Bo ten odcinek taki kurczę, no ciężko te pozytywów szukać póki co, tak? Na szczęście groszy tutaj, klejki dla moich przeciwników. Zobaczmy, jak będzie dalej. Paka dla nas kosztuje. No dobra, no jest szansa, tak? Zobaczmy ta ostatnia skrzynia, jak tutaj rzuci, no to chyba jest moje, coś mi się tak wydaje. No i mamy to, patrz jaki comeback, 15 zł. No i mamy już połowę tego, co mieliśmy, tak? Zobaczymy taką bitwę i mówię, wpierdzielam się all in. Bitwa underdogami wtedy, nie no mi na underdogu wtedy najlepiej daje, no to jest hit stary. To jest evenement, ja to po prostu nie wierzę.